Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Temat, nad którym przyszło nam w tej chwili dyskutować, jest bardzo istotnym i ważnym z punktu widzenia gospodarczego, bo on będzie na najbliższe lata decydował o tym, jak nasza gospodarka będzie się rozwijać. I tutaj żadne zaklęcia, takie czy inne, ukrywanie intencji nie może mieć miejsca. Natomiast w projekcie jest szereg niejasnych, nieprecyzyjnych zapisów. Naprawdę, one budzą wątpliwości tych, którzy wgłębiają się w materię tego projektu. I w takiej wersji, jaka została przedstawiona, Klub Parlamentarny Koalicja Polska nie poprze tego rozwiązania. I tak jak tutaj poprzednik powiedział, ten projekt wymaga wielu zmian. Wielu zmian, które spowodują, że będzie to projekt jasny i czytelny. Mamy przykre doświadczenia z zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa, właśnie Skarbu Państwa. I to, panie ministrze, że pan tutaj tak przepieczętował, że to właśnie wicepremier Jacek Sasin nadzorował to wszystko, to tym bardziej potęguje nasze obawy. To potęguje jeszcze bardziej nasze obawy, bo gdyby pan powiedział jako fachowiec, że to pan prowadził i pan to, no ale nie, nadzorował całość Jacek Sasin. No, tak było powiedziane. Więc znamy tą odpowiedzialność ministrów, znamy sprawy niewyjaśnione do tej pory. Dalej, jest tam zapis bardzo nieprecyzyjny, wyłączenie z odpowiedzialności za szkody przez decyzje organów. I to jest bardzo zastanawiające, bo dyskutujemy w tej chwili i te próby zdejmowania odpowiedzialności za lekkomyślne wydatkowanie środków finansowych, narażania na straty Polaków, obywateli polskich powodowały to, że no, trudno mieć zaufanie do tych, którzy proponują takie rozwiązania. Jest tutaj szereg również zapisów. No, mnie zastanawia jedna rzecz, bo pan minister powiedział, że akurat prawo gospodarcze w tej chwili mamy bardzo dobrze, rozwija się, natomiast Doing Business mówi co innego, że mamy bardziej skomplikowane. To szło w dobrym kierunku, ale kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło majstrować przy prawie naszym gospodarczym, to okazuje się, że ono jest bardziej skomplikowane, jest mniejsze zaufanie i o kilkanaście procent w rankingu polecieliśmy w dół. Więc no, to tu trzeba jasno mówić, jeżeli my bardziej, jeszcze w tej chwili bardziej będziemy komplikować to prawo, i pokazywać, że no, ta odpowiedzialność nie jest tak do końca jasna i czytelna i są jakieś ukryte intencje, to biznes i spółki nasze i gospodarka będzie mieć coraz większy kłopot. Nie będziemy popierać wniosku o odrzucenie, natomiast oczekujemy, że szereg spraw będzie wyjaśnionych. Państwo mówicie, jak wielu fachowców pracowało nad tymi rozwiązaniami. No, fachowców takich, którzy wam odpowiadali i którzy dobieraliście fachowców takich, którzy popierają wasze propozycje i wasze rozwiązania. Tych szereg niejasności jest zgłoszonych przez zainteresowane strony również. Trzeba pracować, trzeba szukać dobrych rozwiązań, ale to nie może służyć, tak jak ktoś już z przedmówców powiedział, sprawom politycznym, bo zmieni się opcja rządząca, zmienią się politycy, a gospodarka musi się rozwijać, a gospodarka musi mieć ciągłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pan poseł Krzysztof Bosak, koło